Cześć, nie widzieliśmy się dość długo, ale przychodzę dzisiaj do Was z świetnym przepisem. Zrobiłam to ciasto na urodziny mojego synka miesiąc temu i bardzo ubolewałam, ponieważ wszyscy goście byli zachwyceni tym ciastem, a ja nie zapisałam sobie proporcji, bo to była czysta improwizacja. Ale dzisiaj przy Was spróbuję odtworzyć ten przepis. Dobra, zaczynamy. Przepis jest banalnie prosty. W zasadzie polega on na tym, że trzeba zblendować wszystkie warstwy w malakserze, blenderze, cokolwiek macie. Jakiś silny robot kuchenny oczywiście będzie najlepszy, ponieważ będziemy też blendować orzechy. Żeby zrobić spód, dodaję ciastka. Jeśli ciasto ma być bezglutenowe, no to herbatniki bezglutenowe. Jeśli ciasto ma być w pełni wegańskie, zwróćcie uwagę na skład, czy nie ma tam mleka w proszku, jaj w proszku, czy innych składników, których nie chcecie. Więc wlądują tutaj ciastka i olej kokosowy. Wszystko teraz zblenduję na taką masę ciasteczkową, którą następnie lekko podpieczemy. Dobrze, zobaczę, jak wygląda masa ciasteczkowa. Następnie przełożę tą masę do foremki. Ja używam foremkę 20-centymetrową. Dzięki mniejszej średnicy foremki mamy po prostu ciasto, które jest trochę wyższe. Ja po prostu lubię robić w tych 20-kach ciasta. Dobrze, teraz należy wylepić spód i boki foremki. W międzyczasie rozgrzałam już piekarnik. Jeśli będzie Wam ciężko po prostu ugniatać tą masę, będzie się kruszyć, to włóżcie ją do lodówki na kilka minut. Jak będzie schłodzona, olej kokosowy trochę się zwiąże, to wtedy będzie Wam łatwiej. Ale to powinno wyglądać mniej więcej tak. A wcześniej natuściłam moją blaszkę olejem kokosowym, a spód wyłożyłam papierem do pieczenia. Teraz to wkładam do piekarnika, aż się zarumieni. Ile minut, to powiem Wam zaraz. Dobrze, w międzyczasie, gdy ciasteczkowy spód jest w piekarniku, to przygotuję pierwszą warstwę kremu. Jest to krem na bazie orzechów laskowych. Dlatego dodaję do umytego naczynia orzechy laskowe. Ale zwrócę uwagę, że muszą to być orzechy laskowe przyprażone, ponieważ nieprażone orzechy laskowe nie mają aż tak dużo aromatu. Ja akurat tych sama nie prażyłam, bo w sklepach na szczęście już są dostępne takie prażone. Jeśli chcecie samemu w domu uprażyć orzechy laskowe, to pamiętajcie o tym, że trzeba też zdjąć tą skórkę, która jest, bo ona ma dużo goryczy w sobie, co może zepsuć smak naszego ciasta. Dlatego jeśli znajdziecie, to polecam Wam bardzo serdecznie kupić już uprażone orzechy laskowe, które nie mają tej skórki. Ja te akurat kupiłam w Lidlu i myślę, że są one we wszystkich Lidlach dostępne. Teraz dodaję mleczko kokosowe. Ja też szczerze mówiąc nie pamiętam, czy ja wtedy dodawałam całą puszkę mleczka kokosowego, tą płynną i stałą część. Szczerze nie pamiętam, jak wtedy zrobiłam to ciasto i dlatego byłam taka wkurzona na siebie. Wszyscy goście zachwycali się ciastem i chcieli przepis, albo żebym mogła powtórzyć to przy najbliższej okazji, a ja nawet nie pamiętałam. Dlatego dzisiaj się dowiemy. I dodaję również słodzik. Ja wybieram zazwyczaj erytrytol do ciast. Może też być ksylitol. Niestety nie byłam w pełni przygotowana, bo nagrywanie było spontaniczną decyzją i mam tutaj tylko trochę erytrytolu. Zważymy, ile tu jest. I dosypię do tego ksylitol. W sumie 70 gramów, tak na oko będzie ok. Jeśli chodzi o słodycz i ilość tego słodzika, to wszystko zależy od Was, jak bardzo słodkie ciasta lubicie. Ja nie lubię za bardzo słodkich, dlatego jak wszystko zblendujemy, trzeba spróbować i zobaczyć, czy taka słodycz Wam odpowiada. Dodaję też aromat waniliowy. No i dodaję również sól. Sól jest mega istotna, ponieważ ona wydobędzie smak naszego ciasta, dlatego soli się nie bójcie. Dobra, teraz blendujemy. Masa ma być gładka, taka kremowa, gładziutka, więc zaczynamy, a ja w tym czasie zerknę sobie na nasz ciasteczkowy spód. I w zasadzie piekarnik już nam na ten moment nie jest potrzebny. I sprawdzę, jak tam nasza orzechowa masa, o, wygląda na bardzo kremową. Dodam więcej soli, ponieważ tutaj słodycz głównie dominuje, a musimy jeszcze wydobyć trochę więcej smaku. Moja masa ciasteczkowa już jest schłodzona.
krem jest już idealny, zblendowany i kremowy. Teraz po prostu przeleję ten krem i włożę do zamrażalnika, żeby góra się zcięła, ponieważ na to będziemy wylewać kolejną warstwę, którą zaraz przygotujemy, żeby to, co wlejemy na nią, nie wlało się do środka. Teraz szybko wkładam do zamrażalnika i czekam, aż trochę stężeje. Dobra, teraz będziemy przygotowywać ostatnią warstwę. Ja już tutaj do czystej misy wrzuciłam gorzką czekoladę. Teraz dodaję mleczko kokosowe. To w zasadzie są dwa składniki i dwa jedyne składniki tej ostatniej warstwy. Ja, ponieważ mam Thermomix, to teraz włączę tutaj podgrzewanie razem z mieszaniem. I będę czekać tak długo, aż czekolada będzie całkowicie rozpuszczona. Jeśli nie macie w waszych robotach kuchennych opcji podgrzewania, to po prostu umieśćcie czekoladę razem z mleczkiem kokosowym w garnuszku i delikatnie podgrzewajcie cały czas, mieszając, aż czekolada się roztopi. Nie gotujemy, nie czekamy, aż zacznie wrzeć, aż zacznie być bardzo gorące. Po prostu wyleję teraz tą górną część na tą wcześniejszą. Włożę z powrotem do zamrażalnika, żeby trochę ta góra stężała. Gdy tak się stanie, ale jeszcze nie będzie całkowicie twarda, to udekoruję całe ciasto posiekanymi, przyprażonymi orzechami laskowymi. Ja tym samym w trakcie nalewania już się z wami pożegnam, ponieważ bardzo się spieszę. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Może przetestujecie przepis na to ciasto, ponieważ jest naprawdę fenomenalne, a jak widzicie, nakład pracy bardzo mały. Odwiedźcie mnie w mediach społecznościowych i widzimy się następnym razem. Pa!